Witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych Państwa na kolejnej wystawie w Galerii Stary Ratusz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie w imieniu dyrektora tejże instytucji, pana Andrzeja Marcinkiewicza. Mówię po raz kolejny, bo wystaw w Galerii Stary Ratusz mam blisko 30 rocznie, ale również po raz kolejny, bo po raz kolejny organizatorem wystawy jest Klub Ziemi Warmińskiej Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Serdecznie witam pana prezesa Leona Szelonga i oddaję mu głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Iwonie, która reprezentuje dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i współpracujemy na co dzień w organizacji. Witam Państwa serdecznie, szczególnie witam pana rektora profesora Mirosława Gornowica, który reprezentuje rektora Góreckiego, który przyjął patronat nad tą wystawą. Witam pana prezesa Stowarzyszenia Absolwentów, w ogóle absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pana profesora Andrzeja Farugę. Witam pana rektora Krzywowskiego z małżonką, który od początku z nami też współpracuje, bo był tutaj na spotkaniu takim, które organizowaliśmy i na wystawach. Ta wystawa jest czwartą wystawą organizowaną przez Klub Ziemi Warmińskiej Stowarzyszenia naszego i chciałbym tylko powiedzieć niedługo, bo trochę chrypię i nie chciałbym, jestem po przejściach głosowych, żeby mi się to wróciło, ale chciałem powiedzieć tak, że ta wystawa, którą dzisiaj Państwo będziecie mieli tutaj możliwość obejrzeć, a w szczegółach jeszcze poza obejrzeniem trochę dopowiemy, rodziła się już od pewnego czasu, kiedy byliśmy tutaj wystawy pod tytułem Poczet Rektorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wówczas podzieliliśmy się z rektorem Góreckim pomysłem, żeby pokazać uniwersytet pod taką roboczą nazwą Uniwersytet od Środka. Nie mieliśmy jeszcze sprecyzowanej nazwy, ale istota pomysłu była taka, żeby móc pokazać społeczności Olsztyna i nie tylko, bo przecież tutaj różni ludzie przychodzą, to czym uniwersytet dysponuje, jakim instrumentarium naukowo-badawczym, którego na co dzień nie może nikt specjalnie zobaczyć, bo nie jest, nawet nie wie gdzie to jest, czym dysponują studenci, naukowcy, jakim tym instrumentarium, że osiągają różne sukcesy naukowo-badawcze, czy osiągają dobre wyniki, o czym czytamy często w klasie, w dodatkach uniwersyteckich. I zamiarem naszym było, żeby właśnie pokazać ten uniwersytet jakby od wewnątrz. I zamiarem naszym drugim, takim dalekosiężnym jest to, żeby to była tak zwana wystawa wędrująca, że ona się nie kończy tutaj przez dwa tygodnie w tym miejscu, gdzie przechodzi, jak mówiłem, chyba już około 500 osób dziennie. Ma szansę obejrzeć, ale jak się skończy tutaj, to już mamy pewną marszrutę ustaloną na tej wystawie. Ona będzie prezentowana w Głównej Bibliotece Uniwersyteckiej, potem na wydziałach i chcemy zaproponować ją szkołom średnim, ponieważ chcielibyśmy, żeby uczniowie, maturzyści mieli szansę zobaczyć, że mogą być zadatkami na noblistów w Kortowie, niekoniecznie w innych uniwersytetach czy uczelniach polskich. Taka była idea, udało nam się ją zrealizować dzięki zaangażowaniu
pewnej grupy osób, które chciałbym tutaj wymienić, nie mam nazwiska i z imienia, nie wszyscy są, ale jest Leszek Ryszałowicz, z którym żeśmy zaczynali zamysł. Jest pan Janusz Pająk, który właściwie to są jego autorstwa, zdjęcia wspólników. No i nie ma jego małżonki, pani Kasi, która była całym reżyserem tego ustawienia tej wystawy. I pani Januszu, ja dla Kasi, dla pani Kasi kwiat. Chciałbym je na pana ręce przekazać, tylko żeby pan doniósł do żony. Ale to czekajcie, pokutowanie? Nie, będziemy inaczej sprawdzać szacunku. Także dziękuję tym osobom bardzo serdecznie i dziękuję pani Kiwonie i jej zespołowi, który technicznie zainstalował tę wystawę, żeby można było ją dzisiaj obejrzeć. Także witam inne osoby, które są, prezentują media, widzę jakieś wizualne. Mam nadzieję, że umożliwią pokazanie tego naszego wspólnego przedsięwzięcia w innych środkach. Chciałbym, to tyle z mojej strony, ponieważ jak powiedziałem, poza obejrzeniem pan Leszek Ryszałowicz poprowadzi po tej wystawie, żeby przybliżyć, co to jest, bo nie wszyscy wiemy, co tam jest na tej zdjęciu. Co ta aparatura prezentuje, a on jako ten, który jest żywym uczestnikiem wszystkich przedsięwzięć instalacyjnych, urządzeń na uczelni, wie, co to jest, więc po prostu nam przybliży, co to wyposażenie oznacza. Panie rektorze, czy pan by zechciał parę słów, to bardzo bym prosił. Wielce Szanowni Państwo, chcę przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować organizatorom tej wystawy, Klubowi Ziemia Wremińska, Stowarzyszeniu Absolwentów naszego Uniwersytetu. Większości, a może wręcz wszyscy, czy prawie wszyscy tutaj obecni jesteśmy absolwentami, czy to byłej Wyższej Szkoły Rolniczej, czy później Akademii Rolniczo-Technicznej, czy obecnie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, tej naszej, jak to mówimy, alma mater, matki żywicielki. Ona kiedyś nas ubogacała, jak to by z nazwy wynikało, karmiła, tak, na różne sposoby i w tym wymiarze przede wszystkim intelektualnym, ale czasami też i takim bardzo materialnym. My dzisiaj staramy się, a czyni to przede wszystkim stowarzyszenie, staramy się odwdzięczać tej naszej matce uniwersytetowi na różne sposoby. Pragnę zapewnić, że to, co czyni Stowarzyszenie Absolwentów, magnificencja rektora, jak i kierownictwo uniwersytetu bardzo docenia. Być może nie zawsze dajemy temu czytelny wyraz, ale to tak czasami jak w małżeństwie. Mąż nie znajduje czasu żonie powiedzieć, jak bardzo ją kocha, albo odwrotnie. Myślę, że w tym przypadku też tak jest, jeżeli byście Państwo otrzymali niedosyt wyrazów uznania, to pragnę to tak, jak potrafię teraz nadrobić i zapewnić, że naprawdę dostrzegamy te starania i sobie je bardzo cenimy i prosimy o ich kontynuację. Myślę, że podziękowania nie mniejsze należą się tym, którzy udzielają nam gościny, a więc Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Proszę przyjąć też serdeczne podziękowania, bo miejsce jest chyba najlepsze z możliwych. Trudno sobie w Olsztynie wyobrazić miejsce cenniejsze. Przecież tutaj skupia się ruch i olsztyniaków, i turystów. Jest rzeczą bardzo cenną i to jest chyba bardzo trafny dobór tematyki tej wystawy, żeby właśnie pokazać, jak to mówi tytuł, Uniwersytet od środka, bo wiele słyszymy
ale lepiej nie tylko słyszeć, ale i zobaczyć. To uruchamia naszą wyobraźnię i czyni naszą wiedzę o tym, czym dzisiaj uniwersytet jest, czyni po prostu tę wiedzę pełniejszą. Szanowni Państwo, myślę, że czas przystąpić do obejrzenia tych cennych zdjęć, do posłuchania uwag, które nam odbiór tego, co widzimy, uczyni łatwiejszy. Wszystkim życzę wielu wrażeń, a tym, którzy przyczynili się do tego, że ta wystawa doszła do skutku, raz jeszcze nisko się kłaniam. Dziękuję. Ja chciałem jeszcze powitać przedstawicieli dziekanów, bo ta wystawa prezentuje głównie nauki ścisłe, przyrodnicze, techniczne. Wysyłaliśmy zaproszenia do dziekanów. Wiem, że są przedstawiciele niektórych dziekanów. Witam Państwa serdecznie i prosimy przekazać dziekanom nasze życzenia i chęć dalszych prezentacji. Panie Leszek. Ja może bez mikrofonu, więc będę postarał się głośno mówić, bo będę potrzebował drogi do pokazywania, więc będzie mi łatwiej. Proszę Państwa, opowieść o nowoczesności, o innowacyjności na Uniwersytecie to jest niekończąca się historia. Ona się kiedyś zaczęła, ale miejmy nadzieję, że ona się nigdy nie skończy i ta innowacyjność, ten postęp będzie zawsze postępować. Że się nie skończy, coraz to nowe rzeczy wyprą te rzeczy, coraz nowsze rzeczy wyprą te rzeczy nowe. To jest taka wystawa, którą właściwie można zacząć oglądać od każdego miejsca, ponieważ każdy z tych fotogramów tutaj jest osobną całością i można powiedzieć, że prezentuje inną historię. Pan Leon Szymon mocno powiedział, że ja wiem. Ja mogę powiedzieć, ja patrząc na te zdjęcia, to wiem, że nic nie wiem, bo tak naprawdę jestem z tej racji tutaj, że o wielu z tych innowacjach w naszych mediach uniwersyteckich informowaliśmy, ale tak naprawdę to, jak to się mówi, myśmy zaledwie te tematy liznęli po łebkach. Więc proszę Państwa, żeby nie przedłużać, tutaj na tej pierwszej planszy mamy Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej. To jest jednostka Wydziału Nauk o Środowisku, zlokalizowana przy ulicy Warszawskiej. To jest obiekt bardzo nowy. I co tutaj jest, co my tutaj pokazujemy? Albo może inaczej, czym się to Centrum Akwakultury zajmuje? Więc akwakultura to przede wszystkim to są wszelkie nauki związane z wodą, z tym, co się w wodzie dzieje, z tym, co się w wodzie żyje. I zdecydowaliśmy się właśnie na pokazanie tego obiektu, ponieważ dzieją się tutaj rzeczy bardzo ciekawe. Mianowicie widzimy tutaj dach i na tym dachu są jakieś rośliny, trawy, trzciny, tego tak dokładnie nie widać, ale są tam jeszcze różnego rodzaju krzewy. Pomijając ich nazwy, to wszystko to służy naszym naukowcom, czy Państwu tego, żeby z jednej strony patrzeć, czy te rośliny nadają się do oczyszczania środowiska naturalnego, a z drugiej strony są tu różnego rodzaju reaktory, w których nasi naukowcy hodują ścieki. Ale nie po to, żeby je hodować, tylko co już widać tutaj na tym niższym zdjęciu. Na tych ściekach na przykład hodują glony, z których potem inni naukowcy starają się wyprodukować paliwo lub plastik. Są to bardzo ciekawe zagadnienia. Wiem, że nie idzie to tak z kolei łatwo, bo nie tyle na przeszkodzie są chęci, co się okazuje nasz klimat. W naszym klimacie jest mało słońca, w związku z czym wszelkiego rodzaju glony, drobnoustroje, bakterie słabo się rozwijają. I te technologie, które nasi tutaj testują, na przykład są już bardzo dobrze rozwinięte gdzieś tam w Ameryce, w Meksyku, ale dlatego, że tam jest dużo światła. I nasi naukowcy starają się znaleźć takie bakterie i takie glony, które w naszym klimacie, przy naszych możliwościach właśnie dadzą, będą wydajne i dadzą te paliwo dające się zastosować w przemyśle. I tutaj właśnie mamy jedną taką z instalacji, która służy do zagęszczania glonów, które żyją sobie w wodzie. Można powiedzieć, że no,
z tych glonów robi się taki instant. Następnie one są poddawane dalszej obróbce i z tego wychodzi biopaliwo. Jesteśmy dalej przy tematach dotyczących ochrony środowiska, energii odnawialnej. I proszę Państwa, tutaj na przykład na tej głównej planszy mamy cały rząd, mamy rząd dwóch obostrzeń, 119 i 120, ale chcieliśmy je pokazać dlatego, żebyście Państwo zobaczyli, że na dachach tych budynków jest cała masa paneli słonecznych, które wytwarzają energię. Ta energia służy już do zasilania tych budynków. Więc to już się w Olsztynie dzieje. To są te panele pokazane z bliskiej odległości, tak jak można powiedzieć, to są detale. I jesteśmy już teraz mam na myśli tutaj ten fotogram. Na górnym zdjęciu mamy halę wegetacyjną, która służy naszym naukowcom w Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Wydziału Biologii i Biotechnologii do przeprowadzania różnego rodzaju eksperymentów. Ta hala również, jeśli mnie pamięć nie myli, ona ma nie więcej niż 3-4 lata. I tutaj mamy przykład właśnie roślin, które nasi naukowcy tutaj poddają różnego rodzaju badania. Z kolei tutaj ten samochód może wygląda jak karawan, ale nie ma to nic wspólnego. Jest to z kolei, proszę Państwa, mobilne laboratorium służące do badania powietrza, do badania hałasu, do badania jakości wód. Jest to jeden z naszych nabytków Uniwersytetu, który pozyskaliśmy z tego rodzaju programów